O kolejkach w poradniach specjalistycznych, kondycji finansowej Sanockiego Szpitala, ale także planach inwestycyjnych na 2011 rok rozmawialiśmy z dyrektorem SPZOS w Sanoku, Adamem Siembabem. W poradniach specjalistycznych praktycznie pracujemy na 100% naszej mocy, czyli staramy się wykorzystać maksymalnie posiadane kadry medyczne. Również realizujemy praktycznie w 100% kontrakt, także te kolejki wynikają po prostu no, z nierównowagi pomiędzy ilością pacjentów, czyli ilością osób chorujących, a dostępnością, ilością kadr medycznych. Po prostu mamy w tej chwili zbyt mało lekarzy. Lekarze muszą być zatrudnieni w oddziałach szpitalnych, dlatego że Narodowy Fundusz Zdrowia nakłada wysokie wymogi kadrowe, żeby zakontraktować oddziały, więc ci lekarze jak gdyby głównym miejscem pracy w większości z nich jest oddział, a poradnia jest można powiedzieć takim dodatkiem, więc tutaj te kolejki wynikają właśnie z tego dysbalansu, z tej nierówności pomiędzy ilością ludzi chorujących, a tą ilością kadr medycznych, które mamy na miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o to, co robimy, żeby było lepiej, to przede wszystkim staramy się najszybciej jak się da zwiększać liczbę lekarzy poprzez kształcenie ich. I mamy tutaj otwartych w tej chwili już blisko 30 nowych specjalizacji. Ci lekarze się kształcą. Kształcą się w dziedzinie kardiologii. Mamy przyznane nowe 2 miejsca szkoleniowe. W dziedzinie pediatrii, w dziedzinie endokrynologii, w dziedzinie neurologii, laryngologii. A więc wszystkie te specjalności, gdzie rzeczywiście są kolejki, gdzie ludzie oczekują, że dostępność lekarza powinna być większa, kształcimy w tej chwili właśnie w tych kierunkach lekarzy. No niestety kształcenie lekarzy trwa kilka lat. Specjalizacja pełna to jest 6 lat. Natomiast jeżeli to jest podspecjalizacja, to kolejne 3 lata. Także tutaj po prostu trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli dzisiaj otwierają nasze lekarki 2 specjalizacje z kardiologii, to one będą specjalistkami za 3 lata, czyli dopiero praktycznie w roku 2000 de facto 13. Jest coraz większy kontyngent starszych osób, który z przyczyn naturalnych po prostu bardziej choruje, więc tutaj jest jak gdyby czynnik obiektywny. Oprócz tego, ponieważ media rzeczywiście poświęcają bardzo dużo uwagi zdrowiu, problematyki zdrowia, leczenia, więc rzeczywiście społeczeństwo jest o wiele bardziej świadome. Ludzie wiedzą, jak się rozpoczynają choroby, jak przebiegają, jakie objawy są niepokojące i w związku z tym o wiele częściej niż jeszcze przed 5 czy przed 10 laty korzystają z pomocy lekarza. Również zgłaszają się wtedy, kiedy te objawy są niecharakterystyczne i jest to duże wyzwanie dla systemu. Jest to duże wyzwanie dla szpitala, dla poradni specjalistycznych, żeby sprostać temu, dlatego że ewidentnie liczba osób, które chciałyby skorzystać z porady lekarza, z leczenia, z diagnostyki jest znacznie większa niż przed kilkoma laty. My to widzimy rzeczywiście rosnąco, lawinowo zapotrzebowanie na pomoc medyczną, na porady lekarskie, na badania diagnostyczne, na leczenie. Staramy się, aby w tych trudnych warunkach naprawdę maksymalnie oszczędnie gospodarować tymi środkami, które mamy i radzić sobie. Głównym naszym problemem jest to, że mamy niezapłaconą dosyć dużą liczbę świadczeń medycznych, szczególnie jeżeli chodzi o szpital. Zamknęliśmy już bilans zeszłoroczny i mamy te tak zwane nadwykonania, które de facto no, nie są nadwykonaniami, tylko to są po prostu hospitalizacje sanoczan wymagających pomocy szpitalnej na kwotę 3 700 000. Liczymy cały czas na to, że Narodowy Fundusz Zdrowia, który ma jeszcze 2 miesiące na zbilansowanie zeszłego roku, dokona jednak przesunięć i przynajmniej część tych należności w stosunku do naszego szpitala ureguluje. Chcę powiedzieć w ten sposób. Gdyby uregulował 100%, co oczywiście jest sytuacją idealną, to mielibyśmy dodatni wynik finansowy, czyli szpital tak naprawdę zakończyłby, że tak powiem, z nadwyżką finansową ten rok, jeżeli przynajmniej większą część, czyli większą w granicach powiedzmy 60-65% tych świadczeń by zapłacił, to w tym momencie szpital wyszedłby na zero. To już byłoby też bardzo korzystne. Natomiast no, w tej chwili sytuacja jest trudna, dlatego że mamy te świadczenia niezapłacone i niestety to wpływa negatywnie na naszą kondycję finansową. W przypadku 2009 roku, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia odmówił podpisania ugody czy zawarcia jakiejś formy ugody, złożyliśmy pozew przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie i toczy się już postępowanie sądowe w kwestii właśnie tych należności. Zresztą tak postąpiły prawie wszystkie szpitale podkarpackie, także jest to już w tym momencie kilkanaście pozwów, które są złożone. Pierwsza połowa roku będzie bardzo pracowita, dlatego że kończymy 2 duże inwestycje, takie można powiedzieć mega inwestycje, to jest lądowisko dla helikopterów sanitarnych. Praktycznie trwają już tylko prace zabezpieczające skarpę.
sama płyta, na której będą lądowały śmigłowce, drogi dojazdowe, cała ta infrastruktura otaczająca już jest już wykonana. Także tutaj przewidujemy otwarcie w pierwszych miesiącach bieżącego roku. Drugą ogromną inwestycją, którą chcemy zakończyć w połowie roku, będzie nowy oddział kardiologii. Przeniesiemy w ten sposób działający oddział przy ulicy Konarskiego do głównego budynku przy ulicy 800-lecia. Termin mniej więcej zakończenia to będzie połowa roku i wtedy byśmy chcieli przyjąć pierwszych pacjentów w tym oddziale. No i oczywiście mamy również mniejsze projekty, które realizujemy. Kończymy już w tej chwili garaże przy szpitalnym oddziale ratunkowym. To będą garaże dla trzech karetek pogotowia ratunkowego. Również przenieśliśmy dezynfektor szpitalny, osuszamy magazyny apteczne, także wiele takich też niemałych prac remontowych kontynuujemy i myślimy, że niedługo skończymy. I ostatnia sprawa, którą chcielibyśmy w tym momencie zapowiedzieć. Chcielibyśmy w tym roku największy nacisk położyć na polepszenie opieki nad kobietami w ciąży i nad polepszeniem warunków porodu. Aby osiągnąć ten cel, planujemy przeprowadzić remont traktu porodowego. Chcielibyśmy tam stworzyć dwie sale porodów, każda z własnym węzłem sanitarnym, z możliwością porodów rodzinnych. I również chcielibyśmy w ramach tego remontu wyremontować oddział noworodkowy, poprawić warunki właśnie pobytu te pierwsze godziny, pierwsze dni życia najmłodszych sanoczan, aby były rzeczywiście bezpieczne, w jak najlepszych warunkach, po prostu w komforcie.